Witam Was serdecznie, moje akademiowe zuchy, w kolejnym odcinku Keyboard Way Service. Zanim przejdziemy do konkretów i opowiem Wam, co będzie się działo w tym odcinku, a będzie się działo bardzo dużo, chciałbym Was serdecznie poprosić o lajka, o subskrypcję kanału i gorąco podziękować za to, że tak licznie oglądacie moje odcinki, za to, że tak subtelnie i pięknie komentujecie te wszystkie filmy, za to, że tylu z Was po zaledwie kilku odcinkach Keyboard Way Service dostrzega mój profesjonalizm w naprawach tych instrumentów i bardzo Wam dziękuję, bo tak jak mówiłem i mówię i robię, to czyny znaczą, a nie słowa. I sami to widzicie na tych filmach, ja te wszystkie instrumenty robię jak dla siebie, z całego serducha tutaj. A jeśli mogę robić to, co kocham, to pieniądze są tylko małym, fajnym dodatkiem do tego, co się robi. A widzicie uśmiech na mojej twarzy i serdeczność, z jaką to mówię. Słuchajcie, dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że tak licznie piszecie z prośbą o naprawę Waszego instrumentu. Ja większość napraw już zrealizowałem, ale ja wiem, że wielu z Was jeszcze pisało i kilka tematów w tym roku uda się jeszcze zrealizować. Przechodząc do rzeczy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Keyboard Way Service, w którym zajmiemy się naprawą, regeneracją switchy przycisków dookoła ekranu w instrumencie Yamaha Tyros 3, 4, 5. Działajmy! Być może pamiętacie, być może nie, to jest król poprzedniego odcinka Keyboard Way Service. Pierwszy w Polsce Tyros 5 oklejony ochronnymi foliami Akademii i w tym instrumencie klientowi wymieniałem breaka, bo pęku wpadł do środka. Czyściłem cały instrument, generalny przegląd, czyszczenie i podczas tego przeglądu czyszczenia zauważyłem, że nie działają, bardzo ciężko działają przyciski dookoła wyświetlacza w tym instrumencie. Dodatkowo no już są z zewnątrz bardzo zużyte, no lakierować tego nie będę. One są skonstruowane w taki sposób, że trzeba by było wyciągać wyświetlacz, wyciągać cały plastik i go lakierować, ja tego nie będę robił. Natomiast w tym odcinku pokażę Wam w kilku prostych krokach, jak zregenerować te switche. Oczywiście można je kupić nowe, tam po około 11 zł za sztukę, ale aktualnie czas oczekiwania na te switche to jest 2 tygodnie. A zauważyłem, że bardzo prosto i sprawdziłem to już przed chwilą, można zregenerować te switche i naprawić to, no przywrócić dawny stan, dawną świetność, żeby delikatnie wciskać guzik i żeby już się wybierała funkcja, a nie gdzieś tam cisnąć, dociskać pod kątem, mocniej, wolniej, dłużej trzymać, tak jak to właśnie w tym instrumencie ma rację bytu. Więc ja zabieram się za robotę, krok po kroku Wam pokażę. Jest to dość ciężka, skomplikowana i dość ryzykowna praca, więc jeśli nie czujecie się na siłach, to nie róbcie tego w domu. Natomiast te odcinki pokazują Wam, tak, że taki mały jureczek jest w stanie zrobić niełatwe naprawy przy użyciu tak naprawdę kilku prostych domowych narzędzi, które każdy z Was prawdopodobnie znajdzie w garażu. Zaczynajmy! Słuchajcie, sam początek naprawy zaczynamy od podniesienia wyświetlacza ręcznie do końca i odkręceniu 8 śrubek, które znajdują się tutaj. 4 na górze i 4 na dole. Uwaga, tam 2 są w zagłębieniach. Polecam śrubokręt z dłuższym prętem albo krótszym delikatnie. Z cienką łapką najlepiej, żeby nie drapać tutaj, nie porysować tej obudowy. 8 śrubek odkręcamy tutaj i przód wyświetlacza schodzi nam do przodu. Następnie dzieje się to, co na załączonym obrazku. Tutaj uwaga na trzpień, który służy do podnoszenia wyświetlacza, bo on ma taką sprężynkę, która gdzieś tam może sobie czasami będzie chciała wyskoczyć i ją łatwo zgubić albo wciągnąć odkurzaczem, gdy będziecie ją czyścić. Ona będzie bardzo potrzebna. Mowa oczywiście o tym elemencie, który był tutaj, też go zresztą wyczyścimy. W tym odcinku będę dużo mówił. Słuchajcie, podnosimy sobie ekran. Natomiast wyciągamy przednią część delikatnie do góry. Uwaga, nie ciągnijcie mocno, bo będą napierały przewody. Podnosimy sobie go w taki sposób i kładziemy. Tutaj spokojnie, nic się nie urwie. To jest tak zaprojektowane, poprzyklejane taśmami, że nic się stąd nie oderwie. I w tym momencie prezentuje nam się taki widok. I tutaj mamy dwie płytki z tymi
przyciskami, które będziemy właśnie regenerować. Tu mamy wyświetlacz LCD i uwaga, tu jest cała taśma idąca z instrumentu. Tu są taśmy do LCD i do połączenia z drugą płytką. I teraz bardzo, bardzo ważna kwestia w tym wypadku. Słuchajcie, jak się rozpina te taśmy? Ja sobie to oczywiście sprawdziłem. Przybliżę Wam na maksa, jak się da. Ukazuje nam się teraz taki widok i bardzo ważna kwestia, tu są taśmy idące do wyświetlacza. Te taśmy mają z boku takie ząbki, słuchajcie. Ja postaram się to przybliżyć na maksa, jak mogę. O, tyle mogę. I te boczne ząbki z jednej i z drugiej strony trzeba po prostu zahaczyć delikatnie i podważyć, otworzyć i one się podnoszą. Widzicie? W ten sposób, z jednej i z drugiej strony. Tak samo od taśmy od LCD. Następnie oczywiście odkręcamy wszystkie śrubki, tutaj dwie mam zostawione, ale odkręcamy generalnie wszystkie cztery, wypinamy, odchylamy tą taśmę, wypinamy wtyczkę i będzie można zabrać się za robotę. Do tych czynności polecam ultra śrubokręt z magnesem. Chociaż te śrubki nie są akurat takie, które by współpracowały z magnesem, ale tamte czarne od tyłu, które odkręcałem tak, bo tam dwie dolne chciałyby wpaść do środka instrumentu. Jak Wam te śrubki wpadną, to niestety trzeba będzie rozpoławiać Tyrosa, a tego byśmy nie chcieli, bo tą robotę można zrobić bez jego rozpoławiania. I teraz tak, płytkę podnosimy do góry, z boku delikatnie i pociągamy, taśmy wychodzą same ze złączy. I możemy płytkę odchylić. Następnie tu jest wielopinowe połączenie, które ma dwa boczne uchwyty. Je naciskamy i delikatnie wyciągamy to złącze z płytki. Uwaga, żeby nic nie uszkodzić. I naszym oczom prezentuje się właśnie taka oto płytka, na której mamy te mikro switche. I teraz tak, kwestia jest tego typu, że sobie oddalę oczywiście wyostrze. I te mikro switche, jak widzicie, one są z boku zapinane na takie blaszki, oczywiście znowu światło mam nie tu gdzie trzeba. One są z boku zapinane na takie blaszki. I przy użyciu ultra drobnej pensety, fajnie mieć żonę wizerzystkę, ja sobie te switche delikatnie podważam z boku, jedną blaszkę, drugą, ale mi ostrzy nie tu gdzie trzeba, odchylam, wyciągam switch i czyszczę. Zaraz postaram się przeprowadzić tą procedurę na biurku, chociaż mam tutaj ultra ciasno i pokazać Wam krok po kroku, jak to wygląda. Odchylamy jedną delikatnie, drugą stronę, żeby tej blaszki nie wyłamać, bo ta blaszka nam trzyma cały switch w całości. To jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna robota. Tutaj też są SMD-ki po bokach, jakieś oporniki, żeby nic nie uszkodzić. Podnosimy blaszkę, wyciągamy za górę przycisk, wyciągamy blaszkę, czyścimy alkoholem izopropylowym, składamy wszystko z powrotem, zaciskamy ją po bokach i switch sobie oporowo, normalnie, bez problemu działa. I tak będziemy przeprowadzać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze tam z pięć, sześć guzików z drugiej strony wyświetlacza. Więc czas, start. Słuchajcie, jak już macie płytkę na wierzchu, przy pomocy pensety podważamy sobie blaszki tutaj z boku, delikatnie dociskając je ręką, przy okazji będzie łatwiej. Z jednej i z drugiej strony te blaszki się otwierają dość delikatnie. Następnie wyciągacie plastikowy przycisk ze switcha i ten switch ma taką blaszkę. To jest blaszka oporowa, która robi nam za kontakt jednego elementu pod spodem z drugim i musicie mi uwierzyć, tego nie zobaczycie na filmie. Blaszka, widać może, blaszka jest bardzo przebarwiona, ona nie jest żółta, ona nie jest srebrna jak z jednej strony, tylko ona jest taka żółta. Widać, że tutaj naprawdę zachodzi jakaś elektroliza tego materiału, on się degraduje. Natomiast wydaje mi się, nawet jestem dość pewny, że te switche fabrycznie są kryte jakimś materiałem elektroprzewodzącym, coś a la pasta. I ten sam w sobie preparat pewnie też tak się barwi, degraduje i zachodzi tutaj skutek odwrotny do zamierzonego, przez co ten switch nie działa. I bierzemy sobie nasz wacik do uszu, nasączony IPA, wkładamy go do środka, czyścimy te połączenie, ono jest naprawdę takie zżółkłe. Po wyczyszczeniu staje się, myślę, odcień dwa bielsze, trzeba to delikatnie, ale jednocześnie dość mocno wyczyścić i uwierzcie mi, ma to ręce i nogi, testowałem, sprawdzone, działa, więc nie bójcie się. Czyścimy. Tak samo bierzemy blaszkę, słuchajcie, nasączamy sobie drugą część naszego wacika.
czy też patyczka. Bierzemy blaszkę w pensetę, jak nie to opieramy gdzieś, przypieramy czymkolwiek. Uwaga, żeby jej nie pogiąć, bo ona jest fabrycznie wyprofilowana w taki sposób, żeby działał switch. Jak ją wygniecie, to niestety nie będzie on działać tak jak trzeba, straci swój opór albo będzie wyższy, niższy, będzie inny dźwięk kliknięcia, etc., etc. Podczas czyszczenia blaszka też delikatnie odzyskuje swój kolor, natomiast no tutaj już po niej widać, że jest niestety zdegradowana i zmęczona, ale musimy sobie radzić tak, jak to jest. I zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Słuchajcie, sam jestem ciekawy. Ja to wszystko robię na żywym przykładzie. Nagrywam te filmy dla Was, więc chętnie Wam pokażę, jaki będzie efekt końcowy tej przeprowadzonej przeze mnie naprawy, tego odtłuszczenia tych switchy, które powoduje, że zaczynają one jednak funkcjonować z powrotem z dużo mniejszą potrzebną siłą wciśnięcia przycisku do zadziałania, do kontaktu i w efekcie do wciśnięcia wybrania funkcji. A w takich szybkich numerach przy tempie 150 to potrafi być decydujące, czy Wy zdążycie zmienić instrument, czy wejść z perkusją. W każdym bądź razie, po wyczyszczeniu, słuchajcie, blaszki i stycznika, upewniamy się, że nie ma tam w środku żadnych farfocli, włosków pozostałych, nie daj Boże, przez Wasze patyczki. Wkładamy, słuchajcie, z powrotem delikatnie do środka naszą blaszkę oporową, wkładamy plastikowy przycisk, zamykamy klapkę metalową, nie degradujcie jej, dociskamy ją po bokach, dociskamy ją z góry, uwaga, zaciskamy ją, słuchajcie, delikatnie i sprawdzamy, czy samoczynnie się nie podnosi. Jeśli siedzi, wszystkie nasze guziki zostały już na tej płytce zrobione, został mi tak naprawdę ostatni od Direct Access. Jeśli chodzi o tą naprawę, to tyle, co jesteśmy w stanie zrobić. Zachowajcie bardzo, bardzo dużą czujność, składajcie to w odwrotnej kolejności i myślę, że ta naprawa w tym przypadku będzie stuprocentowo skuteczna. Jeśli w Waszym przypadku po czyszczeniu niestety dalej nie jesteście zadowoleni z satysfakcji działania, te przyciski trzeba będzie wylutować, wymienić na nowe. Koszt jednego to jest około 11 do 15 zł za sztukę w internecie. Natomiast w moim przypadku dostępne są do za około 2 tygodnie, a ja nie mam czasu tak długo czekać. Instrument musi pracować i zarabiać na siebie. Więc tak to wygląda. Składajcie delikatnie, wsuwajcie wtyczki, delikatnie zapinajcie wszystkie złącza, dokręcajcie śrubki i życzę Wam, żeby Wam to działało jak trzeba. A w tym miejscu z całego serducha dziękuję Ci za oglądanie kolejnego odcinka Akademii Keyboardu. Cieszę się, że jesteś ze mną i pamiętaj, ten materiał powstał przy wsparciu patronów Akademii Keyboardu. Zapraszam serdecznie również i Ty zostań patronem Akademii. A tymczasem ja się z Wami żegnam, Stróżycki Jerzy. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie gdzie się da, a jeśli macie potrzebę i problem z Waszym instrumentem klawiszowym, to mailujcie, piszcie, kontakt do mnie znajdujecie jakoś bez problemu, a poza tym macie tutaj. Trzymam za Was kciuki, sezon weselny już niebawem, będziemy intensywnie eksploatować nasze keyboardy, klawisze, trąbki, puzony, saksofony i co tam jeszcze sobie nie wymyślicie. Cześć!